Trzecia droga, czyli zwycięstwo teorii gier. Wynik wyborczy 15 października 2023 roku, częściowo oczywiście, ale jednak zależał od działania w oparciu o teorię gier, grę pułkownika Blotto, prezentowaną na kanale Ekonomia w jednej lekcji. Jak to się stało, że partia, której sondaże jeszcze na kilkanaście dni przed wyborami nie dawały w ogóle miejsc w Sejmie, zyskała wysoki trzeci wynik i stała się języczkiem uwagi? Otóż, proszę Państwa, musiała odrobić lekcję, ściślej ekonomię w jednej lekcji i zastosować teorię gier właśnie. Po pierwsze, połączenie sił obu partii, PSL-u i Polski 2050, jak w każdym związku, oznaczało pewną stratę, pewną rezygnację, decyzję o rezygnacji z czegoś, bo trzeba było się podzielić. I jeszcze to spowodowało stratę wskutek zwiększonego ryzyka przegranej, bo próg wyborczy dla koalicji był wyższy. Czyli tu mamy sytuację z gry Blotto, którą analizowaliśmy, gdzie rezygnujemy z jakiegoś frontu, oddajemy pola przeciwnikom, żeby wzmocnić się i zwyciężyć na innych frontach. Zgodnie z grą Blotto, żeby wygrać, trzeba umieć też z czegoś zrezygnować. Tutaj zrezygnowaliśmy z jednego frontu. Nadto moim zdaniem nieatrakcyjna nazwa, w pewnym sensie z perspektywy wolnorynkowej ekonomii, błędna. Można by rzec za Ludwikiem von Misesem, że nie ma trzeciej drogi przecież, czegoś pomiędzy kapitalizmem a socjalizmem, a to, co się wydaje, że jest złotym środkiem, czyli interwencjonizm, prowadzi do socjalizmu. W przypadku Polski z powrotem do socjalizmu. No więc mamy z jednej strony zdecydowaną, nawet ryzykowną rezygnację, w pewnym sensie przeciwnicy mogli faktycznie odczytać błędnie tę strategię jako tylko rezygnację właśnie. Tu kolejna obserwacja Blotto. Żeby wygrać, trzeba nie tylko umieć z czegoś zrezygnować, ale trzeba też umiejętnie ukryć swoją strategię. W tej potyczce ukryliśmy strategię, mimo iż mamy tylko 53 żołnierzy w porównaniu do przeciwnika, który ma 100, wygrywamy. Na dwóch frontach, dzięki ukryciu strategii, na jednym froncie wystawiamy 51 żołnierzy, na drugim dwóch. To wystarczy, żeby wygrać z mocniejszym przeciwnikiem. I kolejna obserwacja Blotto, jeśli jesteśmy słabszą stroną, taką na początku była ta egzotyczna koalicja, to musimy nie tylko umieć rezygnować z czegoś, nie ujawniać swojej strategii, ale także wykreować nowe fronty. Najlepiej na koniec zaskakujące przeciwników, na które przeciwnicy nie będą już potrafili odpowiedzieć. I ten element w przypadku kampanii wyborczej trzeciej drogi mamy. Stanowił go m.in. tzw. akademik za złotówkę. Konkret, nowy atut, który przywiódł do urn, zmobilizował kolejne rzesze młodych wyborców. Inny, wizyta u lekarza specjalisty w 60 dni albo NFZ zwraca pieniądze za wizytę prywatną, trafił do wszystkich. Nadto wierzono w zwycięstwo, co musiało wynikać m.in. z wielokrotnej gry Blotto, paradoksu Condorceta czy prostej gry papier, kamień, nożyce, gdzie zwycięstwo jest przechodnie i wcale nie znaczy, że jeśli A jest bardziej preferowany niż B, a B bardziej niż C, to C musi przegrać z A. Nie. C wygrywa z A. Zwycięstwo jest bowiem przechodnie, ale na dany moment jest określone i konkretne. Trzeba uwzględnić ten moment w strategii. Zatem zgodnie z grą pułkownika Blotto, aby uzyskać zaskakująco dobry wynik i działano ze świadomością przechodniości zwycięstwa w cyklu, gdzie jeśli A jest bardziej preferowane niż B, a B niż C, to nie znaczy, że C zawsze przegrywa z A, wierzono w zwycięstwo i wiedziano, że jest ono wprawdzie przechodnie, ale na określony moment w historii, na 15 października 2023 roku, jest zwycięzca. Ukryto własną strategię, co uśpiło konkurencję i umiano zrezygnować z czegoś jak w każdym związku i wykreowano nowe zaskakujące fronty, atuty. Czyli w przypadku trzeciej drogi mamy wszystko, co było przedstawione w moim filmie trzyodcinkowym jeszcze z przełomu lipca-sierpnia 2023 roku, jak 15 października 2023 roku wygrać wybory według teorii gier.
A dla odmiany inna mała partia, Konfederacja, mimo potencjału, podkreślmy to, mimo potencjału, robiła wszystko odwrotnie. Nie umiała z niczego zrezygnować, kandydując rodzinnie, a przede wszystkim nie próbując nawet zyskać poparcia mniejszych stronnictw, dzieląc się jeszcze przed kampanią, kłócąc się. Po drugie, nie tylko nie tworzono nowych frontów, co tak istotne w przypadku mniejszych, słabszych graczy, ale tracono posiadane. I nie było w tym żadnej ukrytej strategii. Wystarczy wspomnieć tu działania posła, który, jak wiadomo nie od dziś, zawsze walczy o jak najgorszy wynik, zwłaszcza w kulminacyjnym momencie kampanii, i zrobił to i tym razem. Oczywiście dodajmy na marginesie, że przychylność bądź nie mediów nie była tu bez znaczenia i na pewno powinna być wzięta pod uwagę w strategii. Proszę odrobić lekcję, ekonomię w jednej lekcji, w szczególności w zakresie teorii gier, przed wyborami samorządowymi, do których zostało 45 dni, 8 godzin i 30 sekund. Dziękuję, zapraszam.